Fuck what it, fuck what it costs. I'm a boss, tycoon, tycoon. Dip this sauce, I floss. Przed nami ósmy memoriał Leona Valeranda, zasłużonego trenera w historii GKS-u Wybrzeże. Trenera, który doprowadził gdański klub do pierwszego historycznego tytułu mistrza Polski w piłce ręcznej. Ta zasłużona postać od kilku lat ma swój memoriał, którego organizatorem jest SPR Wybrzeże Gdańsk. My jako klub staramy się wspomóc Stowarzyszenie Piłki Ręcznej i w tym roku ponownie, mimo ciężkich czasów, udało się upamiętnić tą legendę. Przyjechały fajne drużyny, bo trzy superligowe, Kwidzyna, Szczecina oraz my jako gospodarze, a także nasi goście z Koszalina. Także myślę, że fajny turniej. Dla tych drużyn na pewno jest to też dodatkowa okazja na testy i trening przed decydującą rundą PGNiG Superligi. Nie udało się niestety, ale przyjechaliśmy tu po doświadczenie, bo jesteśmy zespołem pierwszoligowym, to sama ekstraklasa. Także najważniejsze jest to, że wybraliśmy doświadczenie i mamy nadzieję, że to zaprocentuje nam. No, to był nasz drugi mecz, dopiero wczoraj przegraliśmy jedną bramką, taki trochę kuriozalny mecz, gdzie było, nie wiem, 50 kar chyba. Dzisiaj łatwo wygraliśmy. Dalej mamy chyba mecz sparingowy z Płockiem, mamy kilka zaległych kolejek, także teraz już zaczynamy po ciężkim okresie pracy dużo grania. Heard a pocket, she mad about that loss. I turn to a demon when I'm off that dog. Turn to a demon when I'm off that dog. Fuck what it costs, I'm a boss. Tycoon, tycoon. Dip this sauce, I floss. To jest piękny sport. Bardzo dużo bramek, bardzo szybka, dynamiczna gra, bardzo dużo walki i czasami nawet jak spotkania nie są do końca wyrównane i wyniki są, można powiedzieć, dużej rozbieżności, to i tak walka jest i się to naprawdę super ogląda. A dla nas zawodników, no my to po prostu kochamy. Ja sobie nie wyobrażam nie grać w piłkę ręczną. Ekipa Brokuła ma znaczenie, że z nami jest. Zarówno nie tylko naszą drużynę, ale pozostałych trzech naszych gości wspieracie i to jest na pewno ważne wsparcie. Tym bardziej w czasach pandemii, gdy wiadomo, że usługi gastronomiczne mają problemy, a chłopaki potrzebują sporej dawki kalorii, a wy im to zapewniacie, więc fajnie, że tutaj zadbaliście o to, żeby chłopaki na głodnego przede wszystkim nie grali, ale również nie wracali. Także w imieniu organizatorów bardzo dziękujemy Brokułowi, że jesteście z nami. Polecam dietę Brokuła, polecam również trenerowi z Koszalina. Polecam dietę Brokuła, sam z niej korzystam. Dzięki Brokułowi schudłem 7 kilo. Chcemy zamówić dietę dla Pogoni Szczecin, Slim Wege, szczególnie dla pana Rafała. Fuck what it costs, I'm a boss.